Siemaneczko wszystkim, witam was w zakręconym sześcianie. Tak, ta seria tak będzie się nazywała od teraz. Więc no dzisiaj wybudujemy sobie dom, już przygotowałem tutaj pod fundamenty wszystko, więc no cóż, no to lecimy do dzieła. Oczywiście to będzie wszystko w speedrunie robione, więc no zobaczycie sami, jak to będzie wyglądać. Już na sam koniec, więc nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu. No i jeżeli jesteś nowy, o subskrypcji, więc lecimy. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'd be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. They're looking high on me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Best of me now, best of me now, best of me. To notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to pop. Thinking big, never small. Cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out. I already stand out. Starting to advance now. Ready to expand now. You don't have a chance now. Cause we're in demand now. Make it by the grand now. Feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Best of me now, best of me now, best of me.
Więc skończyliśmy już budowę naszego tutaj domeczku. Następny odcinek będzie z budowy Pixel Arta, tak szczerze. Dobra, ja was może oprowadzę w końcu, jak to wygląda, bo widzieliście to trochę w speedrunie. Nie wszystko wam pokazałem, bo trzeba było jeszcze szkło dorobić i tym podobne, więc chodźcie, pokażę. Oprowadzę was. Tutaj będzie działka. Ogólnie tutaj chcę basen już w przyszłości zrobić, no ale dobra. Do czego? Tutaj mamy taki taras widokowy. No to wchodzimy do domu. No póki jest, póki ciemno, póki co. Tutaj będą pokoje, kuchnia też będzie. Tutaj jadalnię jeszcze zrobimy. No ale to w przyszłości. Tu jest piętro. Na piętrze mamy tutaj naszą sypialnię będziemy mieć, gdzie słońce i nasz pixel art pierwszy będzie bardzo widoczny. Tak, o. Ja wam tak pokażę. Tutaj idziemy na strych. Na strych. No strych taki mały trochę. Tutaj trzeba będzie jeszcze pół płytki pododawać. I tym podobno, ale to w przyszłości. Na razie to jest nawet ciemno. No ale. No, tu mamy dwa okna. Takie no dachowe perfidnie. No i jak jest słońce, no to widzicie tam na dole jest jasno. Więc aż tak nie trzeba będzie. Tutaj jakieś leżaki damy czy coś. Tutaj mamy taki przejście, żeby zobaczyć sobie tutaj ogólnie wszystko, jak to wygląda. Taki balkonik bardziej, taki no, balkon nieogrodzony, o. Taki perfidny. Tam też sobie zrobimy jakąś wodę, bo coś w tym stylu. Tutaj mamy właśnie ten taras, zejdziemy, ła. Zejdziemy, tutaj mamy te przejście właśnie na balkon, gdzie będziemy mogli codziennie podziwiać jakieś różne rzeczy. Ja widzicie, trochę tutaj drzew posadziłem. Tych brzoz, bo mi się bardzo przydadzą w przyszłości, no ale dobra, więc tak, teraz ja może się zajmę poza odcinkami, się trochę sobie połapię owiec, rozmnożę je, zrobię tutaj gdzieś zagrodę, nie tutaj, nie z tej strony, bardziej z tej strony gdzieś tutaj zagrodę zrobię taką fajną, ale też mam właśnie fajny widok tutaj na wodę, je brałem pełno piasku, tak szczerze. Tamtych rejonów. Więc też tutaj ogarniemy to w przyszłości i zobaczycie efekt końcowy już może w następnym odcinku, jak to będzie tutaj trochę poukładane. Więc no cóż, to jest tak się moja willa właśnie prezentuje. Pokażę wam trochę tak z daleka. Tutaj tak. Jednak duże to wyszło. Tak trochę bardziej współczesny efekt tutaj willi jest niż w domku. No ale cóż, każdemu się inaczej podoba. Jeszcze muszę tutaj bym takie daszki porobił z tego jednego, aby trochę lepiej wyglądało. No i widzicie, jak tutaj tak z tyłu wygląda. Takie duże, panoramiczne okna. Bardzo mi się podobają. No ale to szczegół. Dobra, tutaj wam pokażę to, co tutaj kryje. Tu będzie portal do Netheru. Tak, tutaj w tym miejscu. Tak, żeby to było za daleko trochę od naszego domku. Jak? Co oceniacie? Jak oceniacie moją willę? Czy będzie miała jakąś nazwę? Może nazwiecie ją jakoś? Że tabliczkę dam? Ale to dopiero się dowiem w komentarzach, więc to tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku z zakręconego sześcianu. Więc bye bye, trzymajcie się. Hejos!